Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Real Talka i muszę wam takie mini wyznanie najpierw zafundować, ponieważ pierwotnie zakładałem, że Real Talk jako seria będzie o poważnych tematach, będzie o moich opiniach, będzie taką serią, w której ja dam upust mojemu takiemu dziennikarskiemu, ale też artystycznemu ja, gdzie mówię wam o super ważnych rzeczach i staram się wpłynąć na e-sportowy ekosystem. Niestety, widząc wasze propozycje i też obserwując, może niestety za złe słowo, ale widząc wasze propozycje, obserwując to, co się dzieje dookoła mnie, nazwijmy to, w przestrzeni mediów społecznościowych, zauważyłem, że mimo wszystko jest kilka tematów, które warto poruszyć. Jednym z nich, który już do tej pory w jakiś tam sposób naznaczyłem, była chociażby toksyczność wśród graczy, ale teraz zrobimy sobie mały poradnik, nazwijmy to. I nie, Real Talk nie miał was uczyć, jak w życie, jak będzie w życiu, jak robić życie, jak żyć, jak być tak właściwie. To ważne kwestie, ale myślę, że poruszę ją innym razem. Natomiast to, co jest kluczowe, moi drodzy, to jest to, że dostaję na moją skrzynkę prywatną, na fanpage, na Twittera, na Instagrama, wyszedłem z kadru, ale to nieważne. Dostaję mnóstwo wiadomości o treści, którą widzicie na ekranie. Tomek, proszę, pomóż mi, proszę, potrzebuję twojej pomocy. I zazwyczaj te wiadomości odnoszą się do tego, czekajcie, zgubiłem myszkę. Zazwyczaj te wiadomości odnoszą się do tego, jak zacząć pracę w e-sporcie, jak zostać komentatorem, analitykiem, trenerem, czymś tam, no kimkolwiek chcecie i wymyślcie sobie, wstawcie sobie tutaj jakąś pozycję we sporcie i takie wiadomości dostaję. I jest ich coraz więcej, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jestem super zadowolony, że e-sportowa społeczność zaczyna się angażować i chce coraz bardziej wpływać na to, jak ten e-sport wygląda. Natomiast nużący jest dla mnie odpisywać 15 razy na tę samą wiadomość w ciągu tygodnia, bo de facto wszyscy piszą to samo. Hej, jestem fanem, coś tam, chciałbym robić coś tam. Jak zacząć? Jak zrobić? Jak... No i z racji tego, że nie chce mi się pisać, a jestem urodzonym leniem, stwierdziłem, że nagram ten materiał przede wszystkim dla tych z was, którzy tej pomocy potrzebują, ale dla tych z was, którzy być może się takich wiadomości boją w ogóle wysyłać. Być może dla was, którzy jeszcze nie pomyśleli, że chcą pracę we sporcie znaleźć, tudzież jej nawet szukać. Więc postaram się, żeby był to materiał, który nie będzie tutorialem, bo no nie ma jednego prostego sposobu. Nie ma czegoś takiego, że strykniesz i dostajesz pracę we sporcie. To jest kwestia pracy, zaangażowania oraz tego, jakim jesteś człowiekiem. Natomiast myślę, że a przynajmniej inaczej, liczę, że po tym materiale będzie wam troszkę łatwiej zacząć i nie będziecie może nieco więcej wiedzieć na temat tego, co chcielibyście robić i jak się do tego wszystkiego zabrać. Porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, jak zostać komentatorem, jak otrzymać pracę jako komentator, bo to jest coś, na czym się znam, nie powiem wam, jak zostać analitykiem, natomiast postaram się moje doświadczenie w ogóle z branży przenieść troszkę szerzej niż tylko komentatorka i postaram się jednak, żeby to był bardziej uniwersalny poradniko materiał niż tylko jak zostać komentatorem, więc moi drodzy, wszyscy ci z was, którzy chcą mojej pomocy, wszyscy ci z was, którzy pisali Tomek, proszę pomóż, to jest odpowiedź na wasze błagania. Zamkniemy sobie tylko Painta, nie chcemy zapisywać. Zacznijmy od tego, większość z was, właściwie wszyscy z was będą się zastanawiać, ej właściwie a co to jest Tomek, bo wygląda strasznie dziwnie. Przesunę, bo krzni ładnie. I prawdopodobnie jest to uzasadnione, bo co to w ogóle jest, jakiś arkusz z losowymi rzeczami, jestem na nie, jestem na tak, coś tamtego. Moi drodzy, kiedy prowadziłem rekrutację na komentatora do Polsat Games, stworzyłem arkusz, w którym wklejałem wszystkie zgłoszenia z krótkim komentarzem i udostępniłem ten arkusz dwóm pozostałym osobom, które ostatecznie miały wraz ze mną oceniać kandydatów. Bo i tutaj bardzo krótko, żeby tylko dać kontekst, ja byłem odpowiedzialny za to, jak ta rekrutacja będzie przebiegać, więc zebrałem wszystkie zgłoszenia, przejrzałem wszystkie zgłoszenia, dokonałem wstępnej selekcji, zapytałem pozostałą część gremium, czy się zgadzają z takimi wyborami. Miało to na celu wyłonić oczywiście tych, którzy trafią na rozmowę kwalifikacyjną, która to rozmowa miała bezpośrednio zadecydować o tym, kto się w naszej ekipie znajdzie, a kto się w niej nie znajdzie. I przede wszystkim, tutaj jakiś link się wyświetlił, za co bardzo przepraszam. Natomiast tutaj są wszystkie materiały polinkowane. Znowu to się dzieje. Tutaj są wszystkie materiały polinkowane i wydaje mi się, że
nie będziemy sobie z racji takiego przywileju, może z racji RODO i z racji tego, że szanuję sobie tych wszystkich, którzy wzięli udział, nie będziemy sobie przeglądać wszystkich materiałów, natomiast dostałem zgodę na użycie dwóch z nich, więc przejrzymy sobie dwa zgłoszenia. Będą to zgłoszenia ludzi, którzy ostatecznie w Polsat Games skończyli, więc na pewno ich znacie i myślę, że domyślacie się, czemu tych zgłoszeń użyjemy. Natomiast jak widzicie, ja tutaj dokonałem sobie jakiejś tam selekcji, ale w ogóle może czemu pokazuję wam ten arkusz, bo o tym zapomniałem powiedzieć. Bo pierwszą rzeczą, jaką potrzebujecie zrobić, żeby zostać komentatorem czy kimkolwiek innym w esporcie, to zacząć. Bardzo wiele osób mówi do mnie: Tomek, chciałbym zostać komentatorem, nie wiem, co mam zrobić. I ja wtedy zadaję pytanie na przykład: hej, czy skomentowałeś jakąś mapę? Nie. Ja wtedy piszę, i to jest w ogóle taka rzecz, której również nauczył mnie bardzo mocno, znaczy nauczył mnie Awahir, bo kiedy ja się zastanawiałem, czy być komentatorem i kiedy Awahir taką propozycję wystosował, to powiedział: hej, ale skomentuj sobie coś, jakby chcesz zostać komentatorem, skomentuj coś. I to jest ważne. Jeżeli chcecie coś zacząć robić, zacznijcie to robić, a dopiero potem się zastanawiajcie, czy możecie robić to profesjonalnie. Więc pierwszą rzeczą, zacznijcie komentować sobie do szafki, sobie do portfolio, oceniajcie samych siebie, róbcie progres i kiedy uznacie, że jesteście wystarczająco dobrzy, albo kiedy zacznie już wam to jakoś tam wychodzić, stwórzcie demo i wyślijcie osobom, które są odpowiedzialne za jakąś rekrutację. Wyślijcie to komuś, kto jest po prostu zaangażowany do oceny, szukając pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego wszystkiego jeszcze przejdziemy. Najpierw przesłuchajmy sobie tych demoweczek, żeby wam tylko pokazać, o co mniej więcej chodzi. Tutaj było specyficzne zadanie do wykonania, więc może, bo nie chcę mi się go przytaczać, jest to chyba też bez sensu, myślę, w kontekście tego materiału. Natomiast wybrałem, może inaczej, no nie wybrałem, bo już wcześniej go kliknąłem, więc klikniemy sobie losowy moment i przesłuchamy, no, kilkunastu sekund tej demówki. Co wy na to? Na konto drużyny walki. I to na środkowej alei. W dodatku Flash wykonał Sowera podobnie jak widzieliśmy na pierwszych kilku poziomach. X-Charm jeszcze leci, dosięga przeciwnika. Trafiony headbutt, trafiony pulverize. I oznacza to, że Valkyria pierwszą wieżę nie weźmie na topie, nie weźmie na bocie, a właśnie na środkowej alei. Tym razem mieli naprawdę świetny pomysł, gdzie się skupić. I oto First Tower zgarnięty w 4... No, i tu jeszcze macie taką część. Czas tego 21 lub 22 listopada na żywo, ze studia, czy skądkolwiek bym go nie komentował. To oczywiście była prośba o to, żeby dać kontekst temu nagraniu, jaki się prezentuje, w jaki sposób zostanie ten mecz skomentowany. Przesłuchamy sobie jeszcze drugie demo komentatorskie, tutaj również wybierzemy sobie losowy moment. Niech to będzie minuta 15 tego nagrania. To się na to zanosi, ale poczekajmy na pierwsze zgrupowania ze strony Arctic Steam, ponieważ oni jak na razie tutaj bez pomysłu. Ja chciałbym zauważyć, że Ipon trochę zagubiony, Raxo tutaj wchodzi, Raxo podbija dwóch graczy, piękny kop ze strony Brunesa, no i Brunes będzie musiał teraz uciekać, sytuacja jeden na jednego z Raxa tam pod wieżą, jeszcze gdzieś tam Matisław, Ixter podbija Matisława, Matisław bardzo mało punktów zdrowia, Matisław wciągnięty, ale ciekawe co się dzieje z Brunesem, Brunes kontra Raxo, Brunes wychodzi z tego obronną ręką i ta masterka pozwoli mu jeszcze przeżyć, triumf konkretnie, niesamowity. No. Więc to jest naszych dwóch dzisiejszych bohaterów. Jednego przed tą rekrutacją znałem, drugiego nie znałem. Natomiast, żeby wam tylko pokazać, to nie są demówki idealne, to nie są demówki, w których Mikołaj czy Mycha, bo zakładam, że większość z was pewnie rozpoznała, pierwsze demo należało do Sylwana, drugie demo było Mychy. To nie są demówki, w których oni byli doskonali, w których oni byli bezbłędni, to nie są demówki, w których każdy z tych gości nagrywał materiał 50 razy i wysłał za 51. Nie, to są demówki po prostu jakiegoś tam komentarza, który prezentuje mniej więcej na co ich stać. I ja po przesłuchaniu całości uznałem, że obaj w mojej opinii wypadają jako jedni z najlepszych kandydatów, dlatego zaprosiłem ich na rozmowę kwalifikacyjną. Imiona i nazwiska, jak widzicie, wymazałem, ponieważ nie chciałem, żebyście widzieli kto i co. Natomiast tutaj widać moje komentarze. Nie wszystkie są sympatyczne, zwłaszcza, że nie wszystkie te nagrania, które zostały mi wysłane, świetne były. Natomiast to, co o tych nagraniach mogę powiedzieć, to jest to, że każda z osób, które tutaj się znalazły na tej liście, każdy z tych ludzi jest dużo lepszy niż większość z tych, którzy piszą do mnie, że chcą pracować w esporcie, ale nie zrobili nic. No i przejdźmy już do sedna. Pierwszą, już najważniejszą rzeczą, o której mówiłem już wcześniej, trzeba coś zrobić. Czyli chcesz być komentatorem? Zacznij komentować. Ja myślę, że takim wskazanym, przynajmniej w mojej opinii, taką najlepszą drogą byłoby skomentować kilka mapek, odsłuchać sobie tych nagrań,
ocenić, stwierdzić, gdzie popełniasz błędy, nagrać kolejne kilka próbek, powiedzmy 2-3 mapki i znowuż ocenić po tych 2-3 mapkach, ok, to robię dobrze, to nadal robię źle, to poprawiłem, znowu to poprawić i tak może kilka razy i po kilku razach takiego procesu powinien, powiedzmy, nie wiem, ten 15-20 komentarz wyjść już tak, no znacznie bardziej okrzesanie. Jeżeli macie już taką próbkę, którą uważacie za nie najgorszą, wyślijcie ją do mnie, wyślijcie ją do moich kolegów z pracy, wyślijcie ją do kogoś, kto szuka komentatorów, wyślijcie do Grimoru, wyślijcie gdziekolwiek. Ba, teraz zostały ogłoszone rozgrywki drugiej ligi w ramach Ultraligi i tam są otwarte prawa komentatorskie. Skomentujcie coś na żywo, na Twitchu. Jeżeli nie macie warunków, skomentujcie woda i wrzućcie go do internetu. Jest mnóstwo sposobów na to, żeby się pokazać i tutaj przechodzimy do kroku numer 2. Trzeba się pokazać. We sporcie, jak i w każdej innej branży, musisz zaistnieć. I żeby tak się stało, warto jest pisać, warto jest szukać kontaktów, warto jest, no nie wiem, może zaoferować komuś pomoc, nawet za darmo. Jeżeli jesteś komentatorem, napisz do Grimoru, hej, chciałbym spróbować swoich sił, mogę to zrobić za darmo, wysyłasz demko, uważam, że jestem niezły, umotywuj jakąś swoją prośbę, powiedz, co możesz zaoferować, powiedz, co możesz wnieść do ekipy, a nuż widelet cię wezmą i zawsze jest to pierwszy krok na twoich szczeblach kariery. Tak jak mówiłem, wyróżnij się, skomentuj rozgrywki drugiej ligi ultraligowej z racji tych otwartych praw. Nie wiem, weź sobie kogoś do duetu, może poszukaj kogoś, może zachęć do tego kogoś, kto ma nieco większe zasięgi niż ty. No, może zachęć do tego kogoś, kto jest troszkę od ciebie nawet lepszy, troszkę większy stażem. A on już się zgodzi. Żeby może nie było to czysto komentatorskie, tak jak mówiłem, szukajmy analogii. Jeżeli jesteś analitykiem, stwórz kilka takich przykładowych analiz, wysyłaj to do organizacji, wysyłaj to do trenerów, wysyłaj to do graczy nawet z niższego szczebla, nie musi być to Ultraliga, znowuż wrócimy chociażby do Grimoru, wrócimy do drugiej ligi. Wysyłaj to tam, zaoferuj swoją pomoc, powiedz, hej, jestem młody, chciałbym się przyuczyć, czy szukacie analityka? Co chwila widzę, że ktoś prowadzi nabór. Devil Swan, Zetura, Lee Hajima prowadzili nabór. Widziałem w zeszłym sezonie Delord prowadził nabór, z którego dostał się Marin, który obecnie, nawet widziałem, że dostał jakieś propsy. Zróbcie coś w stronę tego, żeby ta kariera wybrzmiała. Jeżeli chcecie zostać trenerem, tutaj na pewno będzie dużo trudniej niż analitykiem, bo trener to jednak są umiejętności też interpersonalne, to jest znajomość psychologii, znajomość, umiejętność dostosowania się do grupy, charyzma i tak dalej. Super, to jest trudna praca. Bardzo trudno będzie nagrać demo trenerskie, bo się nie da, ale możecie poczytać, możecie poszukać, możecie przygotować na przykład jakiś program, w którym byście trenowali. Z zawodnikami uważam, że powinienem pracować tak, tak i tak. Uważam, że powinniśmy się skupić na tym i na tym. Rozmawiałem z graczami i oni powiedzieli mi, że to, to i to. Jeżeli nie macie koneksji z graczami, super, zacznijcie je wyrabiać. Napiszcie do kogoś, może mniej znanego, może ktoś wam pomoże. Nie wiem, napiszcie do Trymbiego. To jest gość, który dla mnie był super zawsze sympatyczny i myślę, że postarałby się odpisać. Nie wiem, to losowa rzecz, która przyszła mi do głowy. Przepraszam, Trymbie, jeżeli twoja skrzynka będzie zaflodowana teraz wiadomościami. Natomiast szukajcie tych kontaktów, napiszcie do organizacji, hej, jestem aspirującym trenerem, nie wiem, czy jest możliwość sprawdzenia się u was, czy jest możliwość pomocy, nie wiem, Delordowi, Zeturalowi, czy jest możliwość pomocy komukolwiek, żeby troszeczkę się nauczyć, jestem w stanie zaoferować to, to i to. Kolejna kwestia, o której już troszkę mówiłem, wyróżniaj się, a teraz możesz to zrobić jeszcze inaczej. Nagrywaj materiały na YouTube, wrzucaj omówienia map, wrzucaj VOD reviews, wrzucaj coaching z graczem, jeżeli któryś z graczy się na to zgodzi, bo w jakiś sposób już wyrobiłeś sobie może tę markę. Zostań dziennikarzem, zacznij pisać artykuły, szukaj koneksji, szukaj sposobów na to, żeby się zaprezentować. Gwarantuję wam, że nie musicie być najlepsi. Ale jeżeli będziecie się pokazywać dużo bardziej niż najlepsze, prawdopodobnie was zatrudnią. Takie są niestety smutne prawa rynku, że, znaczy smutne i piękne, bo z jednej strony to nagradza was za waszą działalność, nawet jeżeli jakość nie zawsze jest najlepsza, chociaż zakładam, że ci z was, którzy oglądają te materiały, są naturalnie we wszystkim najlepsi. Ale myślę, że to jest ważne. Ważne jest o tym wspomnieć, bo ja widziałem gości w swojej karierze, nawet na tej liście, byli ludzie, którzy nawet znaleźli się w tej kategorii, jestem na tak, których nigdy w życiu wcześniej nie słyszałem, albo o których nigdy w życiu nie widziałem, w ogóle nie wiedziałem, kim są. Byli też w tej kategorii niepewnych ludzie, których totalnie nie znałem, których nigdy nie widziałem w internecie, na grupach internetowych pokroju e-sportowe świry, na Twitterze, nie widziałem ich w dyskusjach, nie widziałem ich nigdzie i nagle okazuje się, że mają nie najgorsze demka, że mają całkiem jakieś tam predyspozycje. I ja myślę, że ostatecznie to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Możesz być najlepszy w tym, co robisz. Jeżeli nikt cię nie zna, nigdy nie znajdziesz pracy. Więc musisz zadbać o to, żeby w jakiś sposób dać ludziom znać o sobie.
napisz do mnie. Ja tak jak mówię, to jest jedna z podstaw do zrobienia tego materiału, ale dostaję mnóstwo takich próśb. Ale dobra, idziemy dalej. Może już masz jakąś markę, może tworzysz treści na YouTube, może piszesz dla jakiegoś portalu e-sportowego, może robisz wywiady. No i tutaj te koneksje. I to jest bardzo ważne. Jeżeli jesteś graczem HLO, no to dużo łatwiej będzie ci zagrać z kimś duo, dużo łatwo będzie ci dodać kogoś do friendlisty, może jakiegoś profesjonalnego gracza, to na pewno ułatwia sprawę. Ale jeżeli tak jak ja jesteś nobem z platyny, prawdopodobnie nie będzie ci to dane, więc trzeba w jakiś sposób działać. I tutaj wracam do tego tematu odzywania się. Praca, i to jest punkt trzeci, praca często będzie darmowa. Na początku twojej kariery jest szansa, że będziesz pracował za marne pieniądze lub nawet za darmo i musisz być na to gotowy. Jeżeli chcesz się poświęcić pracy we sporcie, jest szansa, że zgłosisz się do pierwszej organizacji jako analityk, może zgłosisz się gdzieś do Grimory jako komentator i nie zaproponują ci żadnych pieniędzy. I takie są realia. Nie wszyscy mają ten hajs, żeby nim rzucać na lewo i prawo, a zwłaszcza na niesprawdzonych ludzi, na ludzi, którzy nie mają doświadczenia i to jest normalne. Natomiast jeżeli już się gdzieś załapiecie, jest szansa, że to doświadczenie znajdziecie. I tutaj warto jest wspomnieć po raz kolejny, myślę, że nie musi być to doświadczenie z konkretnie tej dziedziny. Jeżeli chcesz zostać analitykiem, ale masz okazję dołączyć do jakiejś grupy, do jakiejś organizacji, do jakiegoś podmiotu, który robi coś innego. Załóżmy, możesz zostać dziennikarzem. Myślę, że jest to dobry sposób, żeby zacząć i stworzyć dla siebie jakąś markę. Ja zaczynałem jako dziennikarz. Ja zaczynałem jako redaktor portalu eSport Now i jakiś czas później miałem już dużo lepsze oferty, ponieważ zbudowałem sobie jakąś tam markę. Ale markę zbudowałem nie pisząc tak naprawdę, tylko przede wszystkim korzystając z Twittera i pisząc na grupie eSportowej Świry. Nie pisząc na eSport Now. eSport Now było częścią mojej popularności jakiejś tam w tych początkach, kiedy miałem 300 lajków, ale przede wszystkim pisanie na sportowych Świrach, które wtedy jeszcze były całkiem legitną grupą w przeciwieństwie do tego, jak jest teraz, bo teraz myślę, że dużo lepiej udzielać się na grupkach pokroju Loleki Kawunia, Zahaczeni, czy nawet na mojej grupie, chociaż ona obecnie też jest troszkę mniej aktywna. Natomiast myślę, że to jest ważne. Działajcie w mediach społecznościowych. To nie jest tylko kwestia tego... To nie jest tylko kwestia tego, żeby się załapać do jakiejś organizacji, do jakiegoś podmiotu. To jest również kwestia tego, w jaki sposób wy działacie. Bo jeżeli ja będę miał do wyboru dwóch gości i widzę, że jeden z nich cały czas tryharduje, cały czas pisze, cały czas się stara, cały czas szuka, widzę, że prowadzi działania ku temu, żeby jakoś tam wystartować swoją karierę, a widzę drugiego gościa, który no nic nie robi i może wysłał demo, jest duża szansa, że wybiorę tego pierwszego. Bo wydaje mi się, że to są też takie rzeczy, które świadczą o cechach charakteru. Kolejna kwestia, to już będzie chyba czwarta, jeżeli dobrze pamiętam, nie możesz się zniechęcać. Znam mnóstwo osób, które wysyłają mi demko i mówią, proszę oceń je, ale bądź szczery. Ja wysyłam, powiedzmy, jakąś tam dłuższą wiadomość i mówię, hej, to zrobiłeś spoko, ale tu błąd, tam błąd, tu błąd, to mi się nie podobało, myślę, że to jest coś, nad czym powinieneś popracować. I te osoby często piszą, ojejku, nie spodziewałem się, no dobra, postaram się to poprawić, odezwę się do ciebie następnym razem. Spoiler, nigdy nie ma następnych razów. Oczywiście nigdy to trochę za dużo powiedziane, nie powinniśmy używać absolutów, natomiast bardzo często tak jest. I myślę, że warto się nie zniechęcać, bo na początku wszyscy byliśmy średni lub gównem. I w tym nie ma nic złego, czy jesteś komentatorem, czy analitykiem, prawdopodobnie twoja wczesna praca nie będzie wybitna. Nikt prawie nie rodzi się. Naprawdę to będą wyjątki, kiedy twój pierwszy komentarz, czy pierwsza sytuacja, w której robisz cokolwiek innego niż komentowanie, będziesz absolutnym fakerem, bo tak po prostu działa życie. Musisz włożyć w coś mnóstwo pracy i prawdopodobnie musi być to też praca na wysokim poziomie, żeby ona coraz bardziej cię napędzała. Jeżeli komentujesz sobie sam do szuflady, trudno, żebyś z dnia na dzień stał się Sylvanem. Chociaż to akurat może nie jest tak trudne. Trudno, żebyś z dnia na dzień stał się absolutnym szefem kasterki. Tak to już działa, więc nie zniechęcajcie się. Ktoś was odrzuci, organizacja napisze, hej, nie chcemy twoich usług. Spoko, idziesz dalej, tworzysz dalej, piszesz dalej, szukasz dalej, nagrywasz dalej, nie wiem, tworzysz analizy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Robisz to wszystko, to co starasz się robić i musisz działać dalej, nie możesz się poddawać. I myślę, że powoli będziemy zmierzać ku końcowi tego materiału, bo jeżeli chodzi o rzeczy, które sobie przygotowałem, myślę, że to są te kluczowe. Więc przede wszystkim pamiętamy, trzeba zacząć i żeby zacząć, po prostu musisz zacząć. Nic trudniejszego. Chcesz zacząć pisać książkę, zaczynasz pisać. Nie czytasz o tym, jak się pisze książki. Oczywiście warto się przygotować, warto jest, może to jest taka ostatnia rzecz, warto jest prześledzić na przykład, jeżeli jesteś analitykiem, profesjonalne analizy, takie są dostępne, analizy Trufla są dostępne, wydaje mi się, że Hajima coś wrzucał swojego, jeżeli chcesz zostać komentatorem, przeanalizuj sobie czyjeś demo komentatorskie, przeanalizuj sobie czyjś cast na żywo, jeżeli chcesz zostać trenerem,
Może napisz do jakiegoś trenera, może poczytaj wywiady. Ba, ja sam czytałem wiele wywiadów i bardzo mocno zaczepiałem graczy, kiedy myślałem o tym, żeby zostać trenerem i na pewno dużo wiedzy mi z tego przyszło, więc myślę, że są sposoby na to, żeby dać sobie lepszy start. Natomiast, wracając, zaczynasz tworzyć markę i starasz się jakoś tak dotrzeć do świadomości, aplikujesz, szukasz możliwości rozpoczęcia swojej kariery już w jakiejś organizacji, w jakimś podmiocie, w czymkolwiek, niezależnie od tego, co chcesz robić. Czwarta rzecz, nie zniechęcasz się i próbujesz dalej. I pamiętaj, że wartym jest również to, że jeżeli już zaczniesz się wgryzać w tę scenę i możemy to nazwać takim dziwnym punktem piątym, warto jest odezwać się do kolegów. Początkujący komentatorzy, ja przyjmę Was z otwartymi ramionami, jeżeli chodzi o stawki, które powinniście rzucać, jeżeli chodzi o to, co możecie już poprawić, nawet jeżeli zaczęliście. Nikt lepiej Was nie oceni niż inny komentator, bo, no nie wiem, myślę, że większość odbiorców nie ma na przykład świadomości tego, czym jest tempo komentarza i jak w niektórych momentach rzeczy powinny się dziać i nie ma w tym nic złego, a ja może będę w stanie coś ocenić lepiej, a może nie, może Ty się ocenisz najlepiej, ale warto jest odzywać się do kolegów z branży. Jeżeli jesteś analitykiem, hej, poszukaj jakiejś interakcji z innymi. Jeżeli jesteś początkującym trenerem, zaczerpnij pracy, poszukaj kontaktu, poszukaj kontaktu z kimś, kto również może zaczyna, może jest troszkę starszy, ale widziałem mnóstwo na grupkach zwłaszcza jakichś takich sugestii, hej, jestem studentem psychologii, mogę oferować pomoc za darmo, może zgadaj się z kimś takim, może zaczniecie stanowić tandem, zaczniecie pracować z amatorską drużyną. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Real Talka. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, jest duża szansa, że tak się stało, za co Was przepraszam. Jeżeli mielibyście jakieś pytanie jeszcze w tej materii, piszcie w komentarzach lub piszcie do mnie prywatnie, tak jak już mówiłem, a chociaż preferuję na fanpage lub na Twittera, wolę nie na moje prywatne konto na Feju, bo nie ukrywam, że zdecydowanie wygodniej mi się działa jako fanpage lub Twitter niż prywatnie. Prywatnie to jest co innego. Natomiast dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, jeżeli byliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób Wam to pomogło i powtórzę na sam koniec filmu jeszcze raz. Po prostu trzeba zacząć. I nie ma zmiłuj. Nie ma wymówek. Nie stosujcie wymówek. Po prostu trzeba zacząć. I z tą myślą Was zostawiam. Buziaczki. Do następnego. Yo.